Klimat tego finału, który trzyma do końca nas w niepewności. Bieg 14, może starcie, które da już którejś drużynie, konkretnie Falubazowi tytuł. Olczyk z pierwszego, z drugiego już nie będę zapowiadał, bo już poszli. Kto najlepiej? Chyba żółty kask, ale serwa też się mądrze przepycha. Biały może zostać w kredzie, ale nie zostaje. Zostaje za to Olczyk, zostaje za to Olczyk, ależ on ma dziś pecha i wszystko chyba w rękach serwy, który robi pomoc swojemu koledze. I Olczyk, wiemy jak on jest szybki, jak on potrafi połykać te metry, że jeszcze może to zrobić. Żółty kask próbuje w jakiejś szalonej piki w serwę i zaraz mogą Leszczynianie stracić wszystko. Gdyby jeszcze Olczyk zdołał wyprzedzić jednego z graczy, to już będzie po temacie, jeśli chodzi o Mistrzostwo Polski. A Olczyk idzie, idzie na pełną, ale nie uda mu się, nie uda mu się już chyba. I chyba będzie to, na co wszyscy czekaliśmy przez cały sezon, czyli 15 bieg będzie decydował o Mistrzostwie Polski. Kapitanowie obok siebie, Max Pójkowski i Przemysław Ciućka i z czwartego Diego. Czy ktoś tutaj nie wytrzyma? Czy ktoś zrobi taśmę może? Nie, poszli. Chyba lepiej Leszno, chociaż Diego się zakłada. I Diego może pomknąć po złoto. Jest osamotniony, także Leszczynianie mogą wywierać na nim presję. Wiedzą, że mogą pchać go prostym motorem w bandę, że nie ma z tyłu żadnego zagrożenia. I Przemek Ciućka, złoto Unii jest w jego rękach. Gdyby on rzucił jakoś Diego w bandę, to mogłoby być 5-1. To mógłby być złoty medal dla Unii. Jest blisko dwóch zawodników z Leszna. Czy oni to zrobią na jednym łuku? Szachy w Zielonej Górze. Diego popełnia błąd. Leszno to zrobi, nie. Broni się jeszcze Śmigrodzki. Jest prosty motor od Ciućki, ale zaraz może wrzucić swojego partnera. I chyba w tym momencie złoto dla Unii przepadło. Niestety, jeszcze Ciućka walczy. Tutaj o zwycięstwo biegowe i chyba je wywalczył, ale tym, że wepchnął swojego partnera, przegrał złoto swojej ekipie.